Legendarny szturm na Arasaka Tower w 2023 roku na zawsze zapisał się na kartach historii cyberpunka. Do tego dnia runęła siedziba Arasaki w Night City i do tego dnia zginął rocker boy Johnny Silverhand. Ale to przecież wszyscy dobrze wiemy, bo widzieliśmy retrospekcję Johnny'ego w grze. No tylko, że co najmniej połowa z nich jest nieprawdziwa. Jak zatem doszło do tego, że Silverhand przedstawia nam taki, a nie inny obraz wydarzeń sprzed ponad 50 lat i co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia w Arasaka Tower? Zacznijmy od początku. 20 sierpnia 2023 roku rozpoczęła się operacja Firestorm. Drużyna najemników złożona z trzech oddziałów zebrała się, aby przypuścić szturm na Arasaka Tower. Pierwszy mniejszy oddział Beta, drugi spory oddział Omega dowodzony przez Morgana Blackhanda i siły Militechu mający za zadanie podłożyć ładunek nuklearny pod Arasaka Tower oraz oddział Alpha składający się z Johnny'ego Silverhanda, Rogue, Shaitana, Thompsona i Spider Murphy mający za zadanie dostać się do sieci Arasaki, wykasować Soulkillera i wypuścić alt do sieci. Tak, dobrze słyszycie, oddział Silverhanda nigdy nie miał podkładać żadnej bomby, tak jak prezentuje nam to jedna z pierwszych retrospekcji w grze. To zadanie należało tylko i wyłącznie do drużyny Morgana Blackhanda, a nie Johnny'ego. Co więcej, Rogue wcale nie mogła być zdziwiona tym, że Rockerboy musi podpiąć się do wewnętrznej sieci wieży, bo od początku dokładnie taki był plan i tylko po to oddział Alpha tam poszedł. No i oczywiście po to, aby odwrócić uwagę Arasaki od oddziału Omega. Johnny faktycznie podpiął się później do sieci ze Spider Murphy uwolnił alt, a ta zgrała ostatnią wersję Soulkillera na drzazgę. Podczas ewakuacji Johnny faktycznie został złapany przez Adama Smashera i... no na tym kończy się prawdziwość całej reszty tej retrospekcji. Jak wiemy z podręcznika Cyberpunk Red, Smasher miał totalnie wywalone na Johnny'ego Silverhanda. Kompletnie nie zależało mu na triumfie nad jakimś idiotą drącym mordę do mikrofonu. Johnny wcale nie uciekł jakimś cudem przed Smasherem i nie dotarł na dach wieży, gdzie został postrzelony przez Borga, Arasaki, następnie wciąż żywy wywieziony karetką i przesłuchiwany przez Saburo na jakimś statku odpływającym z Night City. W rzeczywistości Adam Smasher po dopadnięciu Silverhanda na jednym z pięter Arasaka Tower zwyczajnie jednym strzałem rozerwał go w pół bez żadnego zawahania. Nie było tu żadnej heroicznej ucieczki. Smasherowi nigdy nie zależało na tym, aby wreszcie któregoś dnia dopaść Silverhanda. Mówiłem, Silverhand. Mówiłem, że coś zabije. Więc po prostu potraktował go jak każdego innego zwyczajnego najemnika stojącego na jego drodze. Gdy oddział Omega podłożył już ładunek nuklearny pod wieżę i rozpoczęła się wielka ewakuacja budynku, na dachu wieży spotkały się dwie legendy, Morgan Blackhand oraz Adam Smasher. Tłukli się i tłukli... a losy tego starcia nigdy nie zostały rozstrzygnięte. Jednak walka obu bohaterów dała czas Spider Murphy, aby dostać się do konającego Johnny'ego i za pomocą drzazgi, na którą alt zgrała ostatnią wersję Soulkillera, wypalić jego umysł i zapisać go w postaci konstruktu osobowości. To właśnie dokładnie w tamtym momencie zginął Johnny Silverhand. Nie na jakiejś łodzi wypalony przez Saburo Arasake, bo jedna rzecz jest bardzo ważna. Wersja Soulkillera stworzona przez alt Cunningham, ta pierwotna, zabijała osobę zaraz po zgraniu jej osobowości na biochip. Dopiero późniejsze wersje Soulkillera opracowane przez Arasaka pozwalały bezinwazyjnie zgrać konstrukt na drzazgę bez konieczności zabijania pacjenta. No właśnie, bez konieczności. W rzeczywistości po zgrywaniu osobowości Arasaka i tak zabijała daną osobę, aby stworzony przez nich konstrukt był jedynym istniejącym na świecie. Co do tej bezinwazyjności mamy dowód, bo przecież Saburo Arasaka musiał wielokrotnie wcześniej zgrywać swoją osobowość przed śmiercią, skoro Arasaka przetrzymywała jego konstrukt w Mikoshi. Saburo dobrze wiedział, że mimo zaawansowanej technologii, masy pieniędzy, ktoś kiedyś będzie chciał go wykończyć i nie będzie w stanie się przed tym uchronić. No ale pewnie nie spodziewał się, że będzie to akurat jego własny syn. No dobra, dobra, ale skoro Spider Murphy i Alt skasowały Soulkillera z bazy danych korporacji, to skąd wzięły się jego późniejsze, bardziej zaawansowane wersje? Otóż właśnie z chipu Johnny'ego. Spider Murphy faktycznie wpięła drzazgę w głowę Johnny'ego i ewakuowała się, kiedy Soulkiller na spokojnie go wypalał, aby kiedyś móc go uratować, właśnie ten konstrukt z rąk Arasaki. Gdy już po wszystkim Arasaka znalazła ciało Johnny'ego, wyciągnęła drzazgę, na której znajdował się zarówno konstrukt Silverhanda, jak i ostatnia wersja Soulkillera. Jak już wcześniej ustaliliśmy, nikomu z Arasaki nie zależało na Silverhandzie. Był on dla nich nic nie warty z racji zerowej wiedzy. Dlaczego więc biochip, który kradniemy w grze podczas skoku na Konpeki Plaza, jest tak ważny zarówno dla Yorinobu, Saburo, jak i całej Arasaki? Fakt faktem, był to biochip umożliwiający aktywację konstruktu w nowym ciele, jednak wiemy, że istniało ich chyba kilka, więc dlaczego Yorinobu wykradł ten konkretny relik? Dlaczego zależało mu akurat na biochipie z zapisem osobowości Johnny'ego Silverhanda, skoro nie był on w żaden sposób cenny? Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust.
Wróćmy jednak do 2023 roku. Jeszcze raz dobrze przeanalizujmy te retrospekcje i elementy, które się w niej nie zgadzają. Po pierwsze, podkładanie bomby. Nie była to robota John'ego, a Morgana Blackhanda. Starcie ze smasherem na dachu Arasaka Tower to nie robota John'ego, a Morgana Blackhanda. Wypalenie Soulkillerem przez Saburo Arasakę na pokładzie odpływającego statku to nie robota John'ego, a no właśnie, czy aby nie Morgana Blackhanda? Co jeśli Blackhand przegrał pojedynek ze smasherem i został przetransportowany żywy do karetki, a następnie przesłuchiwany przez Arasakę, aż wreszcie wypalony Soulkillerem? Johnny faktycznie był dla Arasaki bezużyteczny, ale Blackhand, cóż, no to już jest zupełnie inna bajka. Morgan miał bardzo dużo powiązań z Militechem. Ba, większa część jego oddziału składała się przecież z żołnierzy Militechu i najprawdopodobniej wykonywał w ogóle tę misję na zlecenie samej prezydent Kres. Arasaka na pewno chciałaby wyciągnąć z niego jakieś informacje. A jak mówi Saburo, z martwych ludzi da się wyciągnąć znacznie więcej informacji niż z żywej osoby, gdyż konstrukt nie skłamie. Bo konstrukt jest jedynie zapisem danych, więc nawet jeśli stawiałby opór, wystarczy podmienić kilka cyferek, a informacje zostaną podane jak na tacy. Czy istnieje więc szansa, że Arasaka faktycznie wypaliła Blackhanda Soulkillerem? Z pewnością by tego chcieli. Z pewnością wtedy zgadzałoby się to z niezgadzającymi się fragmentami retrospekcji, należącymi jednak bardziej do Morgana niż do John'ego. Być może Arasaka wypaliła Blackhanda Soulkillerem, wyciągnęła z niego potrzebne informacje, a wspomnienia obu postaci połączyły się ze sobą, przez co konstrukt Silverhanda uważa, że wszystkie te wydarzenia są prawdziwe i że to on jest ich bohaterem. Co jeśli Arasaka tak zblendowała wspomnienia Silverhanda i Blackhanda, aby wyglądały w taki sposób, aby to Johnny był za to wszystko odpowiedzialny? Pozostałe retrospekcje faktycznie pokazują solowy udział Silverhanda w akcjach szkodzących Arasace, jak na przykład szturm na wieżę i odbicie Alt w 2013, a gdy doda się do tego sfabrykowane, aczkolwiek w jakiś sposób realne wydarzenia z 2023, zbiera się spory zestaw zarzutów w jednym miejscu. Gdy porozmawiamy z mamą Brigitte przed wejściem w cyberprzestrzeń, powie ona coś w stylu tego, że sporo danych na biochipie jest nieprawidłowych, ale wystarczająca ich ilość jest prawidłowa, aby przekonać Alt, że faktycznie ma do czynienia z Johnem. Te nieprawidłowe dane mogą jednak nie zgadzać się przez to, że należą do zupełnie innej osoby, do Morgana Blackhanda. Ciekawą sprawą jest jednak to, co Alt tłumaczy na w cyberprzestrzeni. Mówi ona, że wspomnienia John'ego, które widzimy, są jego osobistą interpretacją wydarzeń z tamtych dni, bo Johnny jest egoistą. Ale czy Johnny z premedytacją kłamywał V? Bardzo wątpliwe. Czy możliwe jest, że wspomnienia same zrodziły się w jego głowie po ciągłym wspominaniu porażki przez wiele lat wewnątrz Mikoshi i biochipu? To już prędzej. Wiemy też, że Cyberpunk Red oraz Cyberpunk 2077 dzieją się w tej samej linii czasowej. Nie są to jakieś alternatywne rozgałęzienia uniwersum, gdzie to Johnny podkłada bombę i jest celem numer jeden dla Arasaki, bo wielokrotnie było to potwierdzane przez samego Mike'a Pondsmitha. Wracając jeszcze do kwestii Morgana Blackhanda. Podczas odpływania z Night City na statku Arasaki przez szybę widzimy grzyb atomowy po wysadzeniu bomby, więc faktycznie te wydarzenia muszą dziać się dosłownie chwilę po wysadzeniu Arasaka Tower. Ale skoro Johnny jest już martwy przed wysadzeniem ładunku, to faktycznie jedyną opcją byłoby to, że jest to wspomnienie Blackhanda. A z racji, że Arasaka nie chciałaby raczej ryzykować, że Morgan jakimś cudem może im uciec, i z racji, że mieli akurat pod ręką jedynie chip z konstruktem Silverhanda i Soulkillerem jednocześnie, postanowili wypalić dwa konstrukty na jednym chipie, łącząc je w jeden ze zmieszanymi wspomnieniami. No chyba, że ta scena przedstawia jedynie jakiś wyimaginowany obraz wyciągania z John'ego informacji w Mikoshi, ale to raczej jest mało prawdopodobne z racji, że jak już mówiłem, Arasaka nie miała żadnych intencji w pobieraniu danych od John'ego, bo były one dla nich po prostu bezwartościowe. Jedyną cenną rzeczą były dla nich informacje wyciągnięte ewentualnie z Blackhanda. Jest też jeszcze jedna sprawa, otóż pierwsze wersje Soulkillera zabijały daną osobę, ale gwarantowały 100% skopiowanie engramu bez żadnych strat danych. Natomiast ta późniejsza wersja programu umożliwiała niezabijanie danej osoby, jednak z tą wadą, że nie dało się w pełni skopiować konstruktu i zawsze jakieś dane musiały zostać pominięte. I teraz uwaga, co jeśli Arasaka schwytała Blackhanda po jego przegranej ze Smasherem, zabrała go na statek odpływający z Night City, wypaliła go nową wersją Soulkillera, która pobiera tylko konkretne dane bez zabijania osoby i zapisała te dane na chipie z konstruktem Silverhanda, przez co na reliku w grze mamy osobowość Silverhanda zmieszaną ze wspomnieniami Blackhanda. A skoro była to nowa wersja Soulkillera, to znaczy, że Morgan Blackhand został przy życiu, co zgadzałoby się z plotkami z gry, które mówią o tym, że na mieście była strzelanina, w której brał udział najemnik z czarną cyberręką. Być może Arasaka pobrała potrzebne informacje i niektóre wspomnienia, jednocześnie wymazując je z mózgu Blackhanda i wypuścili go wolno, zapisując dane obu bohaterów na jednym biochipie. Oczywiście wersja, którą my znamy, to ta, że Johnny zmyśla trochę, tak jak mówi Alt, i oczywiście uważa, że to on był w centrum wydarzeń i to jego Arasaka chciała dopaść, i że to jest jego największa misja w życiu i to on jest za to wszystko odpowiedzialny i to on był największym
największym bohaterem tych wydarzeń, że niektóre wspomnienia, które widzimy, nie są do końca prawdziwe i nie powinniśmy raczej w nie wierzyć jako widz. Jest też szansa, że skoro Arasaka miała konstrukt Silverhanda, specjalnie sfabrykowała niektóre jego wspomnienia, a niektóre zamazała, aby konstrukt sam gubił się w swoich zeznaniach i nie do końca wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia w Arasaka Tower. Tak czy inaczej, później ten biochip z konstruktem Johnego albo Black Silverhanda trafił do głowy V. Urządzenie rzekomo go ożywiło i tak oto Vincent zmartwychwstał. Ale co jeśli żyjący V to już nie jest wcale V, a właśnie Black Silverhand? Osobowość V jest wciąż aktywna, bo jest na bieżąco zastępowana przez dane konstruktu z chipu. Co jeśli V faktycznie jest jedynie gadającą skorupą żyjącą jedynie przez konstrukt z biochipu? Bo przecież dokładnie to mówi Victor. Biochipu nie można wyjąć, bo V umrze. V nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, bo już nie żyje. To konstrukt Black Silverhanda żyje, a V jest intruzem, który jest na bieżąco usuwany. Ale to już raczej głębszy temat na inny odcinek, a te będą naprawdę ciekawe, więc już teraz zasubskrybujcie mój kanał, a ja już dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!